i teraz mamy bardzo duży strach na rynku, wszelkie akcje, wszelkiego typu różne indeksy, kryptowaluty, wszystko idzie na czerwono, wykresy idą w dół, także naprawdę jest ogromny strach na rynku, coraz więcej inwestorów wyprzedaje swoje portfolia, 70 o ile nie 80% milionerów na świecie jest self made, czyli to są ludzie, którzy sami doszli do swoich majątków. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że niektórzy ludzie, którzy na przykład nie przygotowali się na tę recesję, tak jak ty, na przykład oglądając ten film, no to będą na przykład wyprzedawały jaki sposób swój majątek, ponieważ na przykład firma nie będzie im zbyt dobrze działała lub coś ich zaskoczy i po prostu będą chciały sprzedać na przykład swój samochód taniej i nastawiam się na jakieś zakupy, nastawiam się na kupowanie właśnie złota, kryptowalut, e, jakichś nieruchomości i tego typu rzeczy Siemanko, siemanko, ja się nazywam Dawid Jakubowski, a to jest kanał e czyli my way of e-commerce Witam Cię po krótkiej wakacyjnej przerwie no może nie takiej krótkiej, ale potrzebowałem troszeczkę odpocząć i naładować akumulatory Przed rozpoczęciem tego materiału, którym tematem jest recesja Mam dla ciebie dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza to jest odnośnie częstotliwości kolejnych materiałów na tym kanale, ponieważ nie będę w stanie tak jak to było wcześniej publikować raz w tygodniu kolejnych filmów, ponieważ po prostu nadchodzi czwarty kwartał, bardzo, bardzo gorący czas w e-commerce, więc muszę więcej tego wysiłku, więcej czasu poświęcić na rozwijanie moich sklepów internetowych, więc te kolejne materiały na YouTube nie będą się pojawiały co tydzień, w środę o 20, tak jak to było wcześniej, będą się one pojawiały zawsze w środę i zawsze o 20. Prawdopodobnie będą one co dwa tygodnie lub no, zobaczymy jak to wyjdzie. Czasami będą one co dwa tygodnie, czasami będzie co tydzień. I oczywiście jak będę miał fajne jakieś materiały dla Was, jak będą jakieś propozycje od Was na temat różnych tematów, materiałów, na których chcielibyście, żebym stworzył filmy, to oczywiście dawajcie mi znać w komentarzu, więc oczywiście będą pojawiały się takie filmy. Niedługo. Druga bardzo ważna informacja: mój kurs i ku mojej akademii jest cały czas dostępny do zakupu. Ponad 200 osób już dołączyło do tego kursu i przerabia materiały, zakłada swoje sklep internetowe i zarabia właśnie na dropshippingu. Także jeśli ty chcesz również założyć swój sklep internetowy i chciałbyś zarabiać w ten sposób, to sprawdź pierwszy link pod tym filmem. Jest tam link właśnie do strony kursowej. I możesz tam właśnie dołączyć do tego kursu i ku mojej akademii i pamiętaj, żeby użyć kodu zniżkowego YouTube, z którym dostaniesz 200 zł rabatu na ten kurs, także dostaniesz najlepszą możliwą cenę YouTube, kod rabatowy przy składaniu zamówienia, nie zapomnij o tym i już przechodzimy płynnie do materiału dzisiejszego, czyli jakie są sposoby na recesję, jak recesja wpłynie na rynek e-commerce w najbliższych miesiącach albo latach, jakie jest moje zdanie na ten temat. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Ciebie 7 sposobów na nadchodzącą recesję, natomiast zanim jeszcze Ci przedstawię te sposoby, chciałbym Ci powiedzieć, jaki jest w ogóle mój pogląd na ten temat, jak według mnie recesja wpłynie na rynek e-commerce, jak wpłynie na ogólnie nasze życie i jak to wszystko według mnie będzie wyglądało, ponieważ no, bardzo dużo się słyszy o tej recesji, o inflacji, o kryzysie, akcje idą w dół i w ogóle no, tragedia. Natomiast no, gdzieś tam ja zawsze staram się do takich rzeczy podchodzić troszeczkę z dystansem, ponieważ no jak żyję już 26 lat na tym świecie, to już po prostu końców świata Miało być 50 i kryzysów i w ogóle mieliśmy wszyscy poumierać 50 razy, bo tu kometa, tu wirus, tu jakaś inna choroba, tu coś tam jeszcze. Więc naprawdę na spokojnie nie będzie po prostu jakiejś niesamowitej tragedii na świecie. Nie poumieramy wszyscy i recesja czy inflacja to są naturalne zjawiska w ekonomii. To nie jest coś, co nagle teraz się pojawiło i wszyscy po prostu powinniśmy biegać, krzyczeć i panikować. Nie jest tak. Jest to naturalna sytuacja w ekonomii, tak jak wspomniałem, ona jest zazwyczaj co dekady, co. 10, co 15 lat, więc jak najbardziej jest to pożądany rynek, nie może cały czas rosnąć, nie może cały czas rynek być w takiej fazie po prostu wzrostowy, jest ciągle coraz drożej, ciągle coraz więcej, ciągle więcej zarabiamy, ciągle wszystko idzie w idealnym kierunku, bo po prostu ta bańka w pewnym momencie musi pęknąć i tak jest skonstruowany świat, tak jest skonstruowany system finansowy, czy on dobrze działa, czy źle działa, już nie mnie to oceniać, natomiast no, chciałbym Ci tutaj dać znać, to jest, zanim jeszcze przejdziemy do tych sposobów na recesję, że to nie jest koniec świata, to nie jest tak, że nagle będzie recesja za rok, czy za pół roku, czy być może już teraz jest, i nagle ludzie przestaną kupować, ludzie po prostu nie, wszyscy pomierają, i w ogóle będzie draba na świecie, i nic tylko wychodzić na ulicę i po prostu, nie wiem, protestować. Nie przesadzajmy, troszeczkę spokoju. Za chwileczkę też Ci dokładnie powiem w punktach, jak ja to widzę, i jak według mnie powinniśmy się przygotować na ten nadchodzący czas, który jest po prostu jakby naturalną kolejnością po tym, co mieliśmy wcześniej, czyli właśnie lockdownach, podrukowaniu pieniądza, no bo oczywiście mamy tą politykę monetarną, taką, jaką. Mamy i to nie możemy, jakby, drukować tych pieniędzy w nieskończoność. Teraz, właśnie, to wygląda tak, jak to wygląda, kiedy banki centralne przestały to drukować. Tak, to wszystko jest skonstruowana i taka jest kolejność rzeczy także już przechodzimy do siedmiu sposobów na recesję jakie są według mnie najważniejsze takie złote filary fundamenty jak to zrobić żeby przejść przez tą recesję nie tracąc pieniędzy a być może nawet zyskując całkiem fajne majątki lub po prostu zarabiając więcej pieniędzy także zaczynamy pierwszy sposób jaki dla ciebie przygotowałem to jest wyłącz telewizor na spokojnie zaczynamy z takim lightowym sposobem natomiast według mnie jest to bardzo bardzo ważne ponieważ kliknęłeś lub kliknęłaś na ten film ponieważ Przyciągnęła cię miniaturka, przyciągnął ci w jakiś sposób strach na temat tego, że e-commerce już niedługo upadnie, że to jest koniec tryb przepięgu, koniec sprzedaży internetowej. Tak samo działają media, tak samo działa YouTube, tak samo działa telewizja, radio, gazety, czy to w internecie, czy fizyczne. To są media, które próbują sprzedać strach i ten strach się najlepiej klika i zauważ, że czy to był wirus, czy to była wojna, czy to była inflacja, czy jakiekolwiek inne tematy, zawsze media, zawsze w telewizji, zawsze w radiu, zawsze na różnych portalach po prostu takich informacyjnych próbuje się sprzedać strach, spróbuje się sprzedać to, jak to może wyglądać za jakiś czas albo że co może się najgorszego wydarzyć. Z bardzo prostego powodu, po prostu strach się najlepiej sprzedaje. Ludzie jak po prostu widzą jakiś nagłówek typu ogromny kryzys przed nami albo inflacja, 30%, czy to możliwe, recesja nadchodzi, czy w ogóle jesteśmy na to przygotowani i tak dalej, i tak dalej. No tego typu nagłówki powodują, że my klikamy w te artykuły, my włączamy ten telewizor, my zostajemy dłużej na tym programie i wtedy te gazety, te media zarabiają w ten sposób pieniądze, więc musisz być tego świadomy, że ta cała otoczka, ta troszeczkę bańka medialna, bo oczywiście no, nie można powiedzieć, że tej recesji nie ma i że inflacji nie ma, ponieważ ona jest i każdy ją widzi, każdy idąc do sklepu, widzi jakie są sytuacje, jakie są drogie produkty i tak dalej. Natomiast musimy zauważyć, że po prostu gdyby nie te wszystkie informacje, nie te wszystkie bodźce, które mamy w internecie i czy w mediach telewizorze i tak dalej, to nas aż tak bardzo by to nie dotykało, tylko po prostu byśmy zapłacili jakąś rzecz, ok, trochę i drożej, niż było wcześniej i byśmy szli dalej. Nie, nie mielibyśmy takiego po prostu takiej paniki, takiego przytłoczenia spowodowane tym strachem i tymi wszystkimi informacjami dlatego to jest mój pierwszy sposób na recesję. Wyłącz telewizor, wyłącz wszystkie media typu Fakty, Wydarzenia, jakieś TVN24, nie oglądaj takich rzeczy, bo tam nie usłyszysz żadnych faktów, tylko tam usłyszysz opinie na temat faktów, i to jeszcze często w ogóle bardzo pogmatwano. Także jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata, jeśli chcesz wiedzieć, co się dzieje i tak dalej, to jest naprawdę całkiem sporo różnych fajnych stron, różnych fajnych gazet, które warto czytać, gdzie są przedstawione faktycznie statystyki, gdzie są przedstawione twarde dane, czy to na przykład Bloomberg, więc no nie polecam tutaj właśnie oglądania tych różnych faktów, onetów i tego typu różnych platform, no bo tam jest sprzedawane jak wspomniałem wcześniej, tylko i wyłącznie strach. Kolejny sposób na recesję to jest zarabiaj więcej. I być może teraz mówisz, o dobra, dobra, fajnie, Dawid, no super rada, zarabiaj więcej, każdy by chciał zarabiać więcej i co to w ogóle ma do rzeczy. To ma to do rzeczy, że jeśli jest sytuacja, że prawdopodobnie w przyszłości może być troszeczkę gorzej, pod tym względem, że ceny produktów będą droższe, ceny wynajmu mieszkań będą droższe, kredyt hipoteczny będzie droższy i tak dalej, i tak dalej, to jaki jest sposób na to, żeby to ci tak bardzo nie dotykało, tak jak się dotyka teraz? Najprostszy sposób to jest zarabiać więcej pieniędzy. Zauważ proszę, że jeśli na przykład Ty masz ratę kredytu za mieszkanie 2000 i nagle ta rata kredytu wzrośnie do 3000, to jeśli Twój dochód to jest 5000 zł w skali miesiąca, to to jest ogromny wydatek dla Ciebie i to jest ogromny problem. Natomiast jeśli Twój dochód w danym miesiącu to jest 30 000 zł, 50 lub 100 lub jakakolwiek inna większa kwota, to dla Ciebie ta podwyżka o 1000 zł nie będzie aż tak bardzo dotkliwa. Czy wyobraź sobie, teraz są różne strajki na lotnictwach, Różne problemy z lotami, gubią się walizki i tak dalej, to wyobraź sobie, nie wiem, lecisz na czasy do Ameryki i nagle Twoja walizka gdzieś po drodze zniknie i nie masz ubrań. wylądowałeś w Ameryce i nie masz jak się ubrać, nie masz po prostu swojej walizki. Jeśli masz pieniądze, oszczędności, idziesz do jakiegoś pierwszego, lepszego sklepu, kupujesz sobie ciuchów na 2-3 dni, nie ma z tym problemu. Jeśli ty masz wszystko wyliczone co do złotówki na najbliższy miesiąc do przodu, to nagle, jeśli coś się wydarzy, no to wtedy oczywiście nie ma tych możliwości, nie ma tych sposobów jak to wszystko ogarnąć. Także ten drugi sposób zarabia więcej, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. ja też planuję zrobić film w ogóle na YouTube'a na temat jak zarabienie większych pieniędzy wpływa na życie i czy to faktycznie przynosi szczęście, czy nie przynosi szczęścia, jak powinniśmy do tego podchodzić, bo wydaje mi się, że jakby takie temat pieniędzy jest troszeczkę tabu. Też dużo osób gdzieś tam na TikToku, na Instagramie i pisze, że biznes lubi ciszę, pieniądze lubią ciszę i tak dalej, tak dalej. To jest wszystko bzdura, powinniśmy mówić o pieniądzach, powinniśmy mówić o tym, jak więcej zarabiać i i ci powiedzieć właśnie w jaki sposób możesz więcej zarabiać, no bo tutaj tylko podanie ci tego sposobu, żebyś zarabiał więcej, to by było tak naprawdę nie powiedzenie ci niczego. Także jeden sposób to może być po prostu znalezienie dodatkowej pracy, na przykład na weekend, na sobotę, na niedzielę lub na drugą zmianę. Oczywiście wiąże się to z większą ilością wypracowanych godzin, natomiast wtedy też twoje zarobki na pewno wzrosną. Drugi sposób może to być taki, żeby po prostu polepszyć swoje kwalifikacje w danej branży, w danej dziedzinie, w której jesteś aktualnie. No bo naturalnie, jeśli ty zaczniesz się edukować w tej branży, zaczniesz zdobywać więcej kwalifikacji, będziesz miał więcej doświadczenia, będziesz więcej potrafił, to będziesz mógł też więcej zarabiać, na przykład prosząc swojego szefa o podwyżkę lub na przykład po prostu przechodząc do innej firmy, która jest w stanie ci zaoferować więcej. Więc tutaj to zarabianie więcej na pewno będzie się wiązało z zdobywaniem kwalifikacji, ze zdobywaniem wiedzy, no bo im więcej wiemy, im większe mamy doświadczenia, im więcej mamy umiejętności, tym oczywiście więcej zarabiamy. I trzeci sposób, taki, który ja osobiście lubię najbardziej, przy zarabianiu większych pieniędzy, to jest założenie własnej firmy. I być może tutaj teraz się zastanawiasz, co ja w ogóle gadam, bo nie jest to taki typowy pogląd w sytuacji, jakie mamy w przeszłości, czyli tą recesję. Większość osób mówi, że a biznesy będą upadać, będzie coraz gorzej na rynku i w ogóle no, będzie ciężko. A ja ci mówię, żeby założyć firmę. O co tutaj chodzi? Jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, zawsze najwięcej pieniędzy, przynajmniej w naszym społeczeństwie, naszym rynku polskim, tutaj europejskim, zawsze najwięcej pieniędzy będziemy mogli zarabiać poprzez własne biznesy. To nie jest Ameryka, gdzie możemy zarabiać na pozycji jakiegoś prezesa, CEO czy po managera kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów, no to nie są polskie realia, więc jeśli chcemy naprawdę dużo zarabiać pieniędzy, no to otworzenie własnego biznesu jest najlepszą opcją. I dlaczego uważam, że otworzenie własnego biznesu w czasach potencjalnego kryzysu, potencjalnej recesji w najbliższym czasie jest dobrym pomysłem? Dlatego, że bardzo, bardzo dużo firm balansuje na takiej krawędzi. To są firmy, które nie powinny istnieć, ale one istnieją tylko dlatego, że była dobra koniunktura, tylko dlatego, że były dobre sprzedaże, tylko dlatego, że dużo osób kupowało, że dużo osób chciało wydawać pieniądze, czy to w internecie, czy to w jakichś stacjonarnych lokalach i dlatego te firmy się utrzymywały. W momencie, kiedy troszeczkę będzie gorzej, jeśli będzie jakakolwiek recesja, jeśli będą jakieś gorsze warunki na rynkach, to te firmy po prostu poupadają i to jest dobry znak z lasy tego, że musi być taki reset na rynku i te wszystkie słabe firmy muszą poupadać, muszą po prostu e, jakby zniknąć, ponieważ one nie powinny w ogóle na tym rynku istnieć. Dlatego, jeśli ty masz na karku, jeśli masz jakieś oszczędności, jeśli wiesz, co robisz, jeśli wiesz, jak wejść w jakiś biznes, czy na przykład czy to w e-commerce, czy w jakikolwiek inny, jeśli masz jakieś know-how, no to nie ma nic lepszego, ponieważ wchodząc w biznes, ty masz tą przewagę, ty masz te umiejętności, i wtedy wszystkie firmy, które były wcześniej na rynku, które ledwo gdzieś tam się utrzymywały, one są już zmiecione z rynku, przestało istnieć, czy zbankrutowały, czy po prostu gdzieś tam pozostały pozamykane, i ty masz więcej pola do manewru, Więc teoretycznie, nawet pomimo tego, że to jest recesja i że mamy, dajmy na to mniej konsumentów, mniej pieniędzy na rynku i jakby mniej ludzi jest chętnych, żeby wydawać pieniądze, no to jeśli popyt będzie niższy, ale podaż będzie jeszcze niższa, no to wtedy ty wciąż możesz na tym naprawdę dobrze zarobić, więc to jest według mnie dobry pomysł, żeby założyć swój własny biznes, jeśli wiesz co robić, jeśli wiesz jak to wszystko działa. Ja osobiście zakładam kolejny sklep internetowy, ja osobiście nastawiam się na czwarty kwartał, na to, że to będą moje rekordowe miesiące, ponieważ ja wiem jak działa rynek, wiem jakie ja mam umiejętności, mam odpowiedni kapitał, więc wchodząc teraz na przykład w jakiś nowy sklep internetowy, czy rozwijając ten, który mam aktualnie, to ja jestem pewny tego, że pomimo, że na przykład część osób nie będzie w stanie sobie pozwolić na te produkty na moim sklepie, to będzie mnóstwo innych osób, które po prostu będą w stanie to sobie kupić, a konkurencja też już nie będzie aż tak zagorzała, jak było to wcześniej. Także drugi sposób, zarabiaj więcej i według mnie otworzenie własnego biznesu jest dobrym pomysłem na nadchodzącą recesję. Kolejna sprawa, nie wydawaj na konsumpcję. I tutaj według mnie kluczowa sprawa, jeśli masz w planach jakieś większe wydatki, na przykład zakup samochodu, czy nie, chcesz sobie kupić mieszkanie dla siebie, czy jakieś drogie wakacje, nie wiem, ciuchy, jakieś laptopy, kamery, czy nie wiem, cuda, na cokolwiek, gdzieś tam masz tapkę, żeby wydać pieniądze, to być może my się troszeczkę z tym wstrzymał, ponieważ prawdopodobnie poduszka finansowa będzie potrzebna i to za chwileczkę dojdę, do, dlaczego będzie to potrzebne, natomiast uważam, że na przykład jeśli chcesz kupić samochód, czy mieszkanie, to w najbliższym czasie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niektórzy ludzie, którzy na przykład nie Przygotowali się na tę recesję, tak jak ty, na przykład, oglądając ten film, no to będą na przykład wyprzedawały w jakiś sposób swój majątek, ponieważ na przykład firma nie będzie im zbyt dobrze działała lub coś ich zaskoczy i po prostu będą chciały sprzedać na przykład swój samochód taniej lub jakieś mieszkanie inwestycyjne, będą chcieli szybko upłynąć, ponieważ będą potrzebowali gotówki, także no tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że warto byłoby się wstrzymać z taką konsumpcją, taką typową dla siebie i przechodząc tutaj płynnie do punktu czwartego, przygotuj się na inwestycje, czyli właśnie nie wydajemy na jakieś przyjemności, nie wydajemy na wczasy samochody, innego typu rzeczy, tylko szykujemy się na zakupy jak jeden z bardzo znanych inwestorów giełdowych Warren Buffett powiedział, że kupuj kiedy wszyscy są w strachu, a sprzedawaj kiedy wszyscy są chciwi i teraz mamy bardzo duży strach na rynku, wszelkie akcje wszelkiego typu, różne indeksy kryptowaluty, wszystko idzie na czerwono, wykresy idą w dół także naprawdę jest ogromny strach na rynku coraz więcej inwestorów wyprzedaje swoje portfolio, więc w najbliższym czasie będzie bardzo, bardzo dobry czas na inwestycje, historycznie właśnie tego typu momenty po Powodowały, że najwięcej ludzi było w stanie kupić najlepsze akcje, czy najlepsze kryptowaluty, czy jakiekolwiek inne inwestycje za naprawdę bardzo dobre pieniądze. Musimy pamiętać o zależność, że jeśli na przykład są czasy spokoju, neutralne, nie ma żadnych wojen i tak dalej, to jest trudno zostać generałem. I jeśli mamy czas wojny, jeśli mamy czas jakichś napięć, konfliktów i tak dalej, to łatwo jest tymi szczeblami iść do góry i można zostać właśnie generałem. I analogicznie na rynkach finansowych, jeśli mamy spokój, jeśli mamy taką, taki rynek lekko wschodzący, że nic tam się jakoś specjalnie nie dzieje, to zarobienie dużych pieniędzy po prostu rozkłada się naprawdę w czasie. Natomiast jeśli mamy taką sytuację jak teraz, kiedy mamy kryzys, kiedy mamy recesję, dużo naprawdę świetnych firm, naprawdę świetnych akcji, spółek, nieruchomości i tak dalej, będzie za naprawdę dobre pieniądze, będzie można to kupić, będzie można kupić akcje, kryptowaluty, bitcoiny, ethereum oraz wiele, wiele innych różnych aktywów inwestycyjnych i w przyszłości, jak ta recesja minie, będzie można naprawdę bardzo dużo na tym zarobić. Ja oczywiście też nie jestem doradcą inwestycyjnym, więc nic co jest w tym filmie nie jest oczywiście taką poradą inwestycyjną, natomiast ja Ci chciałem dać znać, że ja przygotowuję się na zakupy, mam skumulowaną gotówkę i pomimo tego, że jest inflacja na poziomie 15%, ja te pieniądze cały czas kumuluję i nastawiam się na jakieś zakupy, nastawiam się na kupowanie właśnie złota, kryptowalut, nieruchomości i tego typu rzeczy, prawdopodobnie również akcje, indeksy, ponieważ głęboko wierzę w to, że teraz w tych czasach, kiedy jest ten ogromny strach na rynku, te aktywa są tanie i w przyniesie to naprawdę bardzo fajne zwroty. Kolejna sprawa, piąta, skup się na stabilnych rynkach. I Co mam tutaj na myśli? Bardziej tutaj ten punkt piąty jest sfokusowany dla osób, które myślą na przykład o wejściu na rynek e-commerce, czy to jeśli chodzi o dropshipping, czy o rynek taki tradycyjny, ponieważ przykładowo Polska, gdzie mamy ten rynek Powiedzmy, mamy stabilną pozycję, jeśli chodzi o rynek polski, natomiast no nie jest to jakaś najbardziej stabilna pozycja na świecie. Więc widzimy, co się dzieje na przykład z Złotówką w ostatnich czasach jest naprawdę bardzo słabo, jeśli jedziemy gdzieś za granicę, no to po prostu euro czy dolar, to no to już nie wiem, praktycznie podchodzi pod 5 zł, więc no naprawdę rynek polski według mnie nie jest najlepszym miejscem do inwestowania w jakieś biznesy. Mówię tutaj bardziej o biznesach typu e-commerce. Także ja osobiście od dłuższego czasu skupiam się na rynku amerykańskim. Na rynku rynku amerykańskim jest o wiele większa stabilność i znacznie mniejsza inflacja niż w Polsce. Ta recesja też na pewno nie będzie aż tak dotkliwa jak na takich rynkach rozwijających się, tak jak jest właśnie to w Polsce, więc ja osobiście nastawiam się przede wszystkim na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wiem, że tam ludzie mają znacznie więcej pieniędzy. Te kryzysy, te recesje, te wszelkiego rodzaju różne sytuacje na rynku, które nas czekają lub są aktualnie, nie będą dotykały tych przeciętnych Amerykanów tak mocno, jak to na przykład będzie tutaj u nas w centralnym Wschodniej Europie. Więc ja bym się skupił właśnie na stabilnych rynkach, takich jak właśnie rynki zachodnie, czy to jest nawet Niemcy, Wielka Brytania, czy właśnie Kanada, Stany Zjednoczone. To są według mnie rynki, na których warto gdzieś się angażować. Kolejna sprawa, numer 5. Pracuj ciężej niż inni. Według mnie to jest takie jedno z ważniejszych rzeczy, które ja wyznaję w moim życiu, ponieważ no jeśli chcemy coś osiągnąć, jeśli mam jakieś marzenia, jeśli chcemy mieć fajny biznes, jeśli chcemy mieć piękny dom, podróżować po świecie, nie wiem, kupić samochód, czy czy spłacić takę rodzicom, no cokolwiek by to nie było, no nic nie przechodzi za darmo. To nie jest tak, że nagle sobie otworzymy, nie wiem, jakiś biznes, czy nagle gdzieś tam zadzwoni wujek z Ameryki i prześle nam pieniądze na konto. Warto jest pracować, warto jest zaangażować się w jakiś projekt, warto jest robić nadgodziny i tutaj właśnie pracuj ciężej niż inni jak ktoś. Nawet tutaj, bo takie odniesienie do sportowców, czy to było na przykład Cristiano Ronaldo, wielokrotnie w różnych wywiadach można było słyszeć, że oni przychodzili na treningi przy przed wszystkimi i wychodzili z treningów po wszystkich. Oni naprawdę pracowali o wiele, wiele ciężej niż inni. Teraz wszyscy na nich patrzą, o, utalentowany piłkarz. Natomiast nikt nie patrzy na to, że oni pracowali dwa razy ciężej niż inni piłkarze ze swoich zespołów i naprawdę wkładają całe swoje serducho w tą pracę, cały swój posiłek, całą swoją energię po to, żeby właśnie osiągnąć taki sukces. I tak samo to się dzieje w biznesie. Nikt, uwierzcie mi, ale nikt z czołówek Forbes'a, z różnych list, top 1000, top 100 najbogatszych Polaków, najbogatszych ludzi świata, to nie są ludzie, którzy siedzą na tyłku i po prostu popijają drinki z palemką i tak dalej. Jakiś może mały ułamek tych ludzi faktycznie nic nie robi i tylko się cieszy z tych pieniędzy, które napływają. Większość z nich to są ludzie, którzy naprawdę ciężko pracują, którzy wkładają serducho w swoją firmę, dla których to jest bardzo ważne i właśnie w ten sposób doszli do tych majątków. I tutaj też chcemy zaznaczyć, że 70, o ile nie 80% milionerów na świecie jest self-made, czyli to są ludzie, którzy sami i doszli do swoich majątków. Także wszystkie takie wymówki, że a tamten to dostał spadek po rodzicach albo a on pochodzi z bogatej rodziny dostał tam od ojca czy od dziadka mamy, tata, ta wujka i tak dalej. To, to on tam ma, to ma łatwiej. No nie. 80% milionerów na świecie to są osoby, które doszły do majątku samemu. Także miej to na uwadze i pamiętaj o tym jak będziesz zakładał swój pierwszy biznes czy jakiś kolejny. I teraz siódmy sposób na recesję. Nie dramatyzuj. I tutaj wracając już do tego pierwszego punktu czyli wyłącz telewizor. chcemy zauważyć, że przez te wszystkie właśnie medialne nagłówki przez te wszystkie, przez tę bańkę medialną, która nam się sprzedaje. Całkiem sporo osób gdzieś tam zaczyna panikować, zaczyna dramatyzować. O Jezu, co to się stanie? Nie będzie jedzenia, będą zamieszki, w ogóle wszyscy poumieramy. Jest takie dramatyzowanie, jest takie panikowanie. Nie ma takiej potrzeby. Naprawdę było już mnóstwo sytuacji, gdzie mieliśmy mieć koniec świata, mieliśmy mieć jakieś po prostu sytuacje na rynku czy na świecie, które miały nas po prostu wykończyć i tak się nie stało i jestem w 100% pewny, że w najbliższe miesiące czy w najbliższe lata to też nie będzie jakiś dramat też nie będzie koniec świata, wszystko będzie w porządku, mogą być troszeczkę gorsze czasy, mogą być troszeczkę lepsze czasy, natomiast ty musisz być przygotowany na każdą sytuację, do tych siedmiu sposobów na recesję. Jeśli się będziesz trzymał tych siedmiu sposobów na recesję, które właśnie przed chwileczką wymieniliśmy, to jestem pewny tego, że będziesz w dobrej kondycji i na pewno nie stracisz, a być może właśnie, jeśli dobrze poinwestujesz, jeśli dobrze te środki swoje ulokujesz, to być może po tej recesji będziesz jeszcze o wiele bogatszym człowiekiem. Także tego ci bardzo serdecznie życzę. Dziękuję ci za ten odcinek, czy widzimy się za tydzień? Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na pewno będziemy widywać się w środę o godzinie 20. Zapraszam klasycznie do opisu. Tam jest link do grupy na Facebooku, tam są moje social media, jest kurs i ku mojej akademii. Także sprawdź oczywiście linki w opisie. Dzięki piękne za dzisiejszy materiał i widzimy się niedługo. Dzięki. Cześć, cześć.